Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Chojnickiego Centrum Kultury. W Święto Trzech Króli spotykamy się na tradycyjnym kolędowaniu. W tym roku wyjątkowo zmieniło się miejsce. Kościół gimnazjalny jest jednak idealnym miejscem do koncertu kolęd, a przed chwilą wystąpił przed Państwem chór Astry. Tradycyjnie rozpoczęliśmy wspólnym śpiewaniem kolędy Mędrcy Świata. Chór Astry zaśpiewa jeszcze trzy kolędy, po nim zaśpiewa chór Lutnia, następnie chór Consono. Będą mieli Państwo także jeszcze okazję usłyszeć duet Czesławy Prądzyńskiej i Ryszarda Karcza, solistkę Weronikę Kowalską, a nasz koncert zakończy zespół parafialny Emaus z Lichnów. Thank you.
W dzisiejszym koncercie wykona trzy kolędy. W żłobie leży Adeste Fideles, Oj, Maluń, Maluś i Maluśki. Yeah.
teraz zapraszamy chór Consono. Dzisiaj wykona dla nas. Dzisiaj chór aniołów, kolęda polska, śpi dziecino mała. Chór Consono. Yeah.
Teraz czas na duet w składzie Czesława Brądzyńska i Ryszard Karcz. Pani Czesława i pan Ryszard są wieloletnimi członkami chóru seniora Astry, działającego przy Chojnickim Centrum Kultury. W tym roku pani Czesława i pan Ryszard zostali laureatami 12. Pomorskiego Przeglądu imienia Świętego Andrzeja w Debrznie, gdzie w kategorii duet zajęli pierwsze miejsce. Dzisiaj zaśpiewają wspólnie Pójdźmy wszyscy do stajenki oraz Gdzie jest nasze Betlejem. Domem zgody i miłości, domem
pełen plamy i radości, gdy w tej ziemi się narodzi wreszcie Pan. Dla Boga to tu będzie polski dom, tylko będzie wybaczenia dać mi to. Może tutaj czas na jedyną solistkę dzisiejszego wieczoru. Wystąpi przed Państwem Weronika Kowalska. Weronika jest uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego w Chojnicach. Jest bardzo młodą, uzdolnioną osobą. Brała udział już w kilku konkursach, oczywiście z sukcesami. I tak na kwietniowych spotkaniach z poezją w 2016 roku zajęła pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zajęła również na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego i awansowała do finału wojewódzkiego w Gdyni. Weronika zaśpiewa dzisiaj dla nas cztery utwory. Święta w nas, kolęda dla nieobecnych, oj maluśki, maluśki, mędrce świata. Weronika Kowalska. Pisem mój.
wszystko tak świąteczny czas, aż gdy dzieckiem staje się jak w białym śnie. Razem są kolejny rok, płonie życzeń moc. Każdy tęskni za tym dniem, znowu tyle serc połączy się. Niech ożyje w nas świąteczny blask, kiedy pada śnieg, z aniołami w tle kolędować chcę. Ciepły dom, na nas czeka ktoś, to miłości moc. Święta w nas, ty i ja. Święta w nas, tak szybko mija każdy dzień, więc wolni bieg zatrzymaj się. Niech cicha noc otuli cię, właśnie tobie dziś podarować chcę ten anioła śpiew. Dobrze i nie.
Jako palec doły, tam kiełki jadałeś, jadałeś.
czarnuszką i miodem się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko płodem. Śpiewajcie, sikajcie ślub dzieciątku małemu. Śpiewajcie, sikajcie ślub dzieciątku małemu. Tam ze w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje. Się twoja gębusia, gębusia i gorzki kwest na winę. Wszędzie jak ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. Mieć do siebie z takiego, takiego, tobie panie stało. Weź się na ten kiepski świat, kiepski świat, szybko ci zachciało. Śpiewajcie, sikajcie szkół, dzieciątku. Na koniec naszego koncertu zapraszamy zespół parafialny Emaus. Może zanim zespół się zainstaluje, ja opowiem kilka słów. Zespół parafialny Emaus został założony w roku 2010 przez Jolantę Kłopotek-Główczewską. Zespół gra i śpiewa w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Lichnowach dekanat rydelski. Obecny skład zespołu to Jolanta Kłopotek-Główczewska, Aleksandra Czaplewska, Julia Witbrod oraz Karolina Piekarska. Próby na ogół odbywają się raz w tygodniu. Zespół latem ćwiczy w kościele, natomiast zimą w domach. Zespół jest otwarty na nowe osoby. Serdecznie zaprasza do współpracy. Zespół nagrał już 3 płyty. Śpiewa na mszach, ślubach, chrztach i pierwszej komunii świętej. W uroczystość objawienia pańskiego na koncert kolęd w wykonaniu zespołu przychodzą wierni z całej parafii. Dodatkowo raz w roku spotyka się w sierpniu w kościele i daje koncert swoich nagranych piosenek religijnych. Płyta pod tytułem Kolędy i Pastorałki, z której pochodzą prezentowane utwory, została nagrana przy współpracy z Chojnickim Centrum Kultury, przy współpracy z instruktorem muzyki HCK Januszem Łankowskim. Zespół wykona dzisiaj 4 utwory i zacznie od Jezus Malusieńki, a następnie Uciekali, uciekali, gdy się rodziłeś Panie, a na koniec Pójdźmy wszyscy do stajenki. Zespół Emaus. Jezus Malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna niebawami, na to las i upieki. Płacze z zimna Dzieci na się tkwi,
szopce po głębi lichy. W niegościnnym Betlejem miejsca Tobie nie było, a też jest Zbawiciel i nam przyniosłeś miłość.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność, szczególnie w ten mroźny wieczór. Bardzo dziękujemy za gościnność parafii pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach. Życzę Państwu miłego wieczoru i mam nadzieję, że spotkamy się za rok 6 stycznia w Święto Trzech Króli już w nowej sali Chojnickiego Centrum Kultury. Dziękujemy. Dobranoc.